Dzień dobry, tu Patrycja Lipińska dla dzieci i dzisiaj witam Was na kolejnej nowej balonowej lekcji. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pięknego balonowego zająca. Zająca w wersji deluxe. Do tego zająca będziemy potrzebować 4 baloniki. 2 siwe, 260, jeden biały oraz jeden okrągły 5-calowy balonik. Tak naprawdę Wy decydujecie, jaki kolor powinien mieć. Ja wybrałam dzisiaj fioletowy, ale może się to zmienić, bo może użyję różowego. Mam też jeszcze w razie wypadku niebieski. O, i taki ciemny różowy. Zaczynamy. Moi drodzy, potrzebna będzie pompka oraz czarny marker. Zaczynamy od balona białego. I pompujemy ten balon na około 4-5 paluszków. Zawiązujemy i uwaga, skręcamy mały bąbelek na 3 paluszki, balon bierzemy do dołu, naciskamy na niego troszeczkę i teraz związujemy te 2 baloniki razem. Hop. Przekładając nosek przez środek, tak żeby balony się nam nie rozwiązały. Teraz robimy zgięcie na około 8 paluszków. Jedno zgięcie i skręcamy. Naciskamy na balon i robimy drugie zgięcie, takie samo. Możecie przymierzyć sobie, żeby się zgadzało, że są takie same. O, w ten sposób. I skręcamy. Teraz bierzemy balon do góry. I uwaga, odmierzamy około 6 paluszków. Skręcamy balon, robimy mały bąbelek, wiązanie air twist, czyli zawiązujemy balon wokół siebie, odmierzamy, aby ten balon był taki sam jak ten i przeplatamy go przez środek. Balon troszkę później obetniemy, tak żeby nam nie przeszkadzał, albo zróbmy to teraz. O. Odcinamy końcóweczkę, tak żeby zeszło powietrze. Jeżeli nie macie specjalnego nożyka do obcinania balonów, możecie przebić ten balon szpilką, tylko zróbcie najpierw tak, żeby złapać balon, wtedy przebijcie, poczekajcie, aż zleci powietrze i obwiążcie balon kilka razy dookoła, wtedy powietrze na pewno Wam nie uleci. Bierzemy teraz balon siwy i pompujemy go na około 4-5 paluszków. Trochę więcej. Jeszcze troszkę. Dobrze. Zawiązujemy. I nosek balona oplatamy przez środek tutaj, czyli hop. I już. Teraz bierzemy balon do góry, odmierzamy, żeby ten balon miał taką samą długość jak ten, skręcamy, oplatamy to wiązanie, ten siwy balon wokół wiązania air twist i składamy na dół. Odmierzamy taką samą odległość tego balona, żeby był taki sam jak ten. I przekładamy balon przez środek. Mamy coś takiego. Dobrze, teraz uwaga, robimy szyję na około 3 paluszki. Przednie łapy na około 5, 4, 5, zginamy, balon do góry, skręcamy, tak żeby ten balon był taki sam jak ten. Uwaga, wypełniamy balon do końca powietrzem. Na końcu balona robimy bąbelek. Składamy balon do góry, tak żeby dotknął szyi. I skręcamy w miejscu, gdzie mamy zawiązany bąbelek. Wsadzamy królika do środka.
Dobrze, teraz bierzemy drugi siwy balon i dmuchamy go prawie na całą długość, zostawiając dosłownie jeden palec wolny na końcu, po to, żeby móc zawiązać dwie końcówki ze sobą. Zawiązujemy i uwaga, związujemy balon ze sobą. To będą uszy. Takie ucho byłoby za duże, dlatego składamy balon na pół, skręcamy po środku. Pamiętajcie, że wystarczy obrócić dwa razy i już się balon nie rozplącze. I przekładamy uszy, czyli środek naszych uszu, przekładamy przez wiązanie air twist, przez biały bąbelek. Możemy nadać kształt, wywińmy je troszeczkę do góry, czyli wkładamy paluszki do góry balon i delikatnie naciskamy, nie za mocno. Już mamy piękny kształt uszu. Teraz pozostał nam tylko do zrobienia piękny, kolorowy nos, czyli co? Różowy czy fioletowy? Zawsze mam dylemat. Dobrze, dajmy fioletowy, chociaż wolałabym różowy. Nadmuchujemy okrągły balonik, nie za duży. Zawiązujemy go i przymocowujemy przez środek. Teraz wystarczy balon dobrze nastawić. Królik prawie gotowy. Teraz bierzemy czarny marker, rysujemy oczy i wąsy. W wersji deluxe gotowy. Balony potrzebne do wykonania takiego zwierzaka znajdziecie w pierwszym takim sklepie internetowym w Polsce www.balonowysklep.pl. Tam również znajdziecie moje autorskie zestawy balonowe, które szykuję specjalnie dla Was i pod kątem moich balonowych lekcji, więc zapraszam Was wszystkich na tą stronę internetową. Zapraszam Was do odwiedzenia mojego profilu na Facebooku, tam wszystkie aktualności. Oraz do polubienia tego filmiku, zasubskrybowania mojego kanału na YouTube. Wiem, że tego dużo, ale muszę dużo mówić. I do zobaczenia na kolejnej lekcji balonowej. Pa, pa!